Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Birmie, ze mną jest pan Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam. 2 lata po przejęciu władzy w wyniku zamachu stanu przywódcy wojskowi Birmy przedłużyli stan wyjątkowy w kraju o kolejne 6 miesięcy. To też pewnie taka druga rocznica, prawdopodobnie przekładanie kolejne w czasie tych wyborów w Birmie. Panie Patryku, 2 lata, trudne 2 lata dla Birmy, która raczej przed sobą wielkich perspektyw nie ma. No niestety, to były bardzo trudne 2 lata. W zasadzie można powiedzieć, że było tylko coraz gorzej i kraj pogrążył się w wojnie domowej. Według takich potwierdzonych danych, na które powołuje się ONZ, to w ostatnich 2 latach zginęło prawie 3000 cywilów. Przedstawiciele opozycji podają dużo wyższe liczby, nawet 6000, a według niektórych danych tylko w zeszłym roku w wyniku działań zbrojnych z obu stron już, czy kilku stron konfliktu wewnętrznego, mogło tam zginąć nawet 20 tysięcy osób, co czyniłoby sytuację w Mianmie, w Birmie, najpoważniejszym konfliktem poza Ukrainą, na drugim miejscu pod kątem śmiertelnych ofiar tego, co się tam dzieje. Oczywiście działania zbrojne to jest jedna część tej sytuacji. To pogłębia też kryzys gospodarczy, kryzys humanitarny. Mamy 17 milionów ludzi, którym grozi głód, którzy potrzebują pomocy międzynarodowej, humanitarnej. Mamy 1,5 miliona ludzi wewnętrznie przesiedlonych, którzy musieli uciekać. Walka wewnętrzna staje się coraz bardziej krwawa. Armia birmańska coraz częściej wykorzystuje do ataków na przykład lotnictwo, tak? Czy są masowo bombardowane wioski czy miasta, w których według wojska ukrywają się członkowie zbrojnego ruchu oporu. Więc sytuacja wewnętrzna jest bardzo zła. Nie widać perspektyw na to, żeby to jakoś się zakończyło, tak? Bo dla armii birmańskiej no to już jest teraz kwestia przeżycia. Oni już nie mogą pójść na jakieś kompromisy i będą pewnie walczyć do końca, żeby się przy tej władzy utrzymać. Bardziej zradykalizowana jest też dzisiaj opozycja, która domaga się po prostu rozwiązania armii zwanej Tatmadaw, więc no, z żadnej strony nie widać możliwości kompromisu, a co gorsza, możliwość wpływu przez partnerów zewnętrznych, przez inne państwa czy jakieś organizacje międzynarodowe też tutaj jest ograniczona. A czy Pekin również nie ma elementów nacisku? No jeżeli ktoś miałby pewnie jakiś wpływ na armię birmańską, to Chińczycy tutaj mają najwięcej do powiedzenia. Pamiętajmy, no tutaj sojusznikiem tak naprawdę armii birmańskiej są przede wszystkim Chiny i Rosja, która dostarcza uzbrojenia dla wojska, szkoli birmańskich wojskowych. No to Moskwa jest chyba jedynym miejscem, gdzie szef armii birmańskiej dość regularnie się wybiera. Więc w tym zakresie wojskowym na pewno Rosja jest ważnym sojusznikiem, ale Chiny odgrywają dużo większą rolę, tak? Bo są najważniejszym inwestorem, partnerem handlowym. Mają też wpływ na organizacje etniczne zbrojne, które walczą z wojskiem na terenach przygranicznych, więc mają kilka instrumentów nacisku na to, co się dzieje w Birmie, ale to jest trochę taka sytuacja jak z talibami w Afganistanie. Znaczy Chiny mają jakieś drogi kontaktu i możliwości wpływu, ale tak naprawdę i Birma obecnie i Afganistan w niewielkim stopniu poddają się zewnętrznej presji, od kogokolwiek by ona nie szła, więc tutaj birmańska armia, nawet jeżeli Chińczycy by chcieli odegrać jakąś wielką, pozytywną rolę, to birmańska armia nie zgodzi się na to, co nie jest w jej interesie, więc wpływy Chin są ograniczone. Jedyne, co można powiedzieć dobrego w ostatnim czasie i roli tych państw zewnętrznych, to to, że po raz pierwszy udało się przyjąć w grudniu zeszłego roku rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przy wstrzymaniu się Rosji, Chin i Indii
Więc żaden ze stałych członków nie zablokował tej rezolucji, która wzywała armię birmańską do tego, żeby natychmiast zakończyć działania zbrojne, żeby wypuścić politycznych więźniów, żeby usiąść do stołu i szukać dyplomatycznego, pokojowego, politycznego rozwiązania obecnego konfliktu. Więc ONZ przemówiło, tylko że szansa na to, że birmańska armia posłucha kogokolwiek, są ograniczone. W praktyce nie ma żadnej przestrzeni życia, której armia birmańska by nie kontrolowała. Musimy pamiętać to, o czym mówiłem na początku, że w zasadzie w Birmie jest wojna domowa, tak? To znaczy tam istnieje jakby dwa ośrodki albo trzy ośrodki władzy, bo mamy armię, która przejęła władzę centralnie, jakby w całym kraju 2 lata temu, ale już w zasadzie w następnych dniach po puczu uformowała się taki parlament, powiedzmy, złożony z tych członków, którzy wygrali wybory w 2020 roku. Oni na emigracji w większości działają. Oni powołali z kolei w kwietniu 2021 roku rząd jedności narodowej, który działa na uchodźstwie za granicą. Rząd ten powołał ludowe siły obrony, które wypowiedziały wojnę armii birmańskiej we wrześniu 2021 roku. Więc tam są siły zbrojne, które atakują członków armii, policji, aparatu bezpieczeństwa, urzędników, ich rodziny i tak dalej. Więc z jednej i z drugiej strony jest przemoc zbrojna, ale ten Rząd Jedności Narodowej też ma swoje wpływy w całym państwie w zasadzie. W większości kraju próbują tworzyć swoją własną administrację, własny wymiar sądownictwa, służbę zdrowia. W różnych rejonach to różnie wygląda, ale no, ten rząd na uchodźstwie stara się zapewnić też takie podstawowe formy usługi publiczne na terytoriach, które wyzwolono spod wpływów birmańskiej armii, albo na terytoriach, gdzie dominują te grupy etniczne, zbrojne grupy etniczne. Więc no, tutaj z obu stron jest jakaś wiara chyba w jednostronne zwycięstwo i wola kontynuowania tego konfliktu. Rząd Jedności Narodowej apeluje o wsparcie międzynarodowe, też w zakresie na przykład dostarczenia im broni z zagranicy, czy systemów obrony przeciwrakietowej, żeby te naloty na obiekty cywilne się tam nie zdarzały. Na razie nie ma jakiegoś oficjalnego oparcia. Żadne państwo na świecie nie uznało tego rządu na uchodźstwie, ale większość państw zachodnich, czy nawet państwa ASEAN-u w Azji, nie mają normalnych relacji z rządzącą juntą wojskową, więc no, jesteśmy w takiej sytuacji zawieszenia, impasu, pogłębiającego się kryzysu bezpieczeństwa humanitarnego i gospodarczego i na razie perspektyw na jakąś poprawę nie widać. To, co pan powiedział, wybory miały się odbyć, jakieś pseudowybory w sierpniu tego roku, ale widać już też po tym przedłużeniu stanu wyjątkowego, że raczej do tych wyborów nie dojdzie, a nawet jakby do nich doszło, bez udziału głównej opozycji, czyli partii czyli Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji, to te wybory nie miałyby żadnego znaczenia i nie pozwoliłyby też rozwiązać sytuacji. Więc póki co ta sytuacja w Mianmie będzie się rozwiązywała raczej na polu walki, a obie strony są za silne, żeby przegrać, i za słabe, żeby wygrać, co oznaczałoby, że następne miesiące w Mianmie będą równie trudne albo i gorsze niż to, co było przez ostatnie 2 lata. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.